Pisze wideo, czy jest dobre tempo? Więc tak, witam was w naszym duecie. Dzisiaj zaprosiłam do mnie Mateusza. To będzie niespodzianka, ale on tutaj jest trzymany jako zakładnik, więc dajcie lajki, ponieważ tak to zabijemy cię po prostu. Nie wiem, o co chodzi z tym hype'em, ale przygotowałam to. Mamy tego więcej! Więcej! Nie, ale w ogóle to ta, my mamy teraz głupawkę, ponieważ my to nagrywamy jako rozgrzewkę, ponieważ potem będziemy się szwendać po Ikei i udawać, że to jest nasza chata. No tyle, bo ten dług byś to robił naprawdę. Mam na życie, aż byś wiedział! Ale to jest taka piękna kuchnia, mój Boże! Więc tak, jak patrzyłam z Izą, wyświetlenia co do Milka Secret Box są niesamowite. Są większe niż... niż nasze starania razem wzięte. Chęć życia. Dokładnie. No jakby, i uznaliśmy, że tłum chce Milka Secret Box, dostanie Milka Secret Box. Czy my chcemy Secret Box? Nie. Jakby nasze miny odpowiedzą same za siebie. Jakby... To jest takie coś jak kinderka. Mój włos. Jest to chyba nie był twój włos, tylko był chyba nie sklepu, bo on był siwy. Nie, nadal mój włos, patrz, on się tutaj wkręcił. Bo już go w środku był. Anyway. No właśnie. No właśnie, no i jakby o wiele lepiej byłoby kupić po prostu czekoladę, niż kupić to, nie dość, że pełno plastiku, jakby... ponieważ fuck the turtles. Lepiej kupić czekoladę, jakąś zabawkę z Chińczyka. Tak. To samo. I mniej czekolady będzie. Dokładnie, bo mi w ogóle strasznie nie smakuje ta czekolada stąd. Ona jest dobra, jak da się ją na polewę albo coś. No właśnie, żeby ją roztopić. Ej, a może jakby wziąć tam do mleka? To jest małe i kosztuje 4,50. O 4,50 za dużo. To ruszało jeszcze. No, ja wiem! Jak to kupiłam na kanał, tak nie wiem, z kilka miesięcy temu, to kosztowało chyba 2,50. Rok temu. No! Bo też się o tym pomyliłem, jeszcze akurat było to popularne. No właśnie! Ja no czemu? Może zacznijmy. Zacznijmy. Złotko. Ja w ogóle mam nadzieję, że trafimy tą diamentową krowę. I się wszystkie małe dzieci na YouTubie zesrają. Czekaj, Discover. A, tu jest. A nie, to. Tu jest chyba jedzenie, tu jest skar. Czy. Ideka, ty obstawiasz, gdzie jest jedzenie? Na górze? Nie, tu będzie jedzenie, bo tak się trzęsie bardzo. Tu jest zabawka. To ty gdzie masz zabawkę? Ja składam, że tutaj. Ja tutaj. Dobra, zamknijmy oczy. Tak. Zamknijmy oczy. Ja tylko chcę, żeby to złapać. A, miałeś rację! Kurde! Ha. Dobra, co ja mam? Jakoś pingwina, to jest to samo, co miałam rok temu. Ja mam jakieś... To jest jakiś... Ha, on nawet nie ma zabawki! A, to jest zabawka, to jest ten... Z tą kuleczką. To jest labiryncik, tylko czemu tu nie ma kuleczki? Jest, taka mała. A, nie, jest. To zawsze jest przy tych bańkach milanych. O, no. Bo ja tu mogę zmniejszyć śniadce, to jest... W ogóle będzie, że cię bulinguje. Ja mam takiego gluta. I on takimi oczami do góry, do dołu biega. Ej, chyba miałem jakąś świnkę z tego, mi się wydaje. Wspaniałe zakupy edukacyjne. Jakieś naklejki. Słuchajcie, co to jest w środku? To jest książeczka, tam żabka możesz mieć. Mi się wydaje. No, właśnie mówię. Ale nie, żaba jest spoko, żebym chciała. No i jeszcze ta diamentowa krowa, nie? Ta świnka. Ja miałam świnkę, mogłam ci ją oddać. Ja chcę żabę. Albo kotka. To jest kotek czy sowa? To jest sowa, to nie chcę sowy. Ja mam Planet Maze, ja mam kosmiczny labirynt. Tak. A ty masz... Paddy się nazywa. Dobrze, nie papi. O Jezu. Ale też żaba. Ale właśnie, to jest zamiast diamentowej gramy, diamentowej ten mamy gwiezdną żabę. To jest nasz cel na dzisiaj. Ja chcę diamentową żabę. Ja chcę przeżyć. Jakby, myślałeś, że tak najgorsze G to jest to. Aha, najgorsze są papierki. Co dostałeś papierki? Ja bym się popłakała jako dziecko. Tak, najpierw zabawka. Już czekoladę nie otwieramy. Super. Ja już to nie są papierki. O! Mam kotka! To jest sowa. Aha. A nie, czemu to ma jest uszy? Kotek. Nie wiem, ale ma jakieś zielone gówno, nie może oddychać. To wygląda jak są te slime z Nickelodeon. O, no. No, nasmarkali do środka hełmu. Robiąc tak zabawkę, jest, mam takie wrażenie, że teraz mi je otworzymy. Niech pewnie on od tego nie odkupi na OLX-ie. Ale nie, cokolwiek. Dajemy, to są po prostu następne generowanie śmieci. Tak naprawdę. Bo z tym się nic nie da zrobić. Ja rozumiem, że można... Wiecie, my rozumiemy kolekcjonerstwo, bo sami zbieramy lalki. No tak. Tylko to? Co ale to jest? Lalki
Możesz jakoś ustawić, jak chcesz, robić tak, sobie, co chcesz. Tak, ale jest różnorodność, są to? Różne stroje, fashion paki. Gdyby to chociaż, nie wiem, robiło, nie wiem, przykład, że... Kikunki! Nie, takie coś i możesz mieć, nie wiem, bazuletkę, bo coś innego, mieć główienka. No, ale nie, wiesz co, akurat ja tego nie rozumiem, ale wiem, że za naszych czasów były w kinderjajkach te hipopotamy. I ja to dziś mam do tej pory. Te hipopotamy były po prostu klasyków, to jest jedyne, co mogę... tolerować z takich zabawek. Ja tu mam jeszcze te naklejki, że nakleiliśmy to na tył dupę. To jest dla mnie wiesz, mogę to zrobić w plastiku, ale nie pomalowane. Będę się kryły, to zobaczę tego twojego... No ale zobacz, on ma ten uszy, ale on ma dziób. On nie ma mordki, on ma dziób. Nie, ptaki mają takie dziury zamiast uszu. Dziury w głowie. To jest, zaraz pokażę wam podę, bo to jest niesamowite. Czaj, nie widziałeś nigdy uszu w kruka? Wygląda jak taki port USB. Ja nie żartuję! Nie się było, co robić w tym lesie. Ale no właśnie, przyjrzyjcie się. To koto coś ma dziób. Ej, bo to jest radioaktywne. Tak. To jest wszystko kotosowa. To jest Czarnobyla, więc. Dobra, rzeczywiście. Dlatego ma jeszcze to tak... dużo wyjaśnia. Poreaktywne ten. Dobra, rzeczywiście. Dużo wyjaśnia. To skoro mu spadnie, dużo czekolady. Tak. Więc... Nie no, czekolady to sobie kakao pewnie zrobimy na wieczór. Dobra, to następny. Wymienimy się po prostu. Tak, o! Dobra. O, tu już widzimy lepiej, sprawniej. Dobra. Co masz? Krowę! Ale zajebiście. No! I pewnie mi się trafi jakieś papiery mi się kurwa trafi. Posmarkam się. Nie no, tak, żaba! Co to? Żaba! Ale jaka jest czarna! Ale zajebiście, żaba! A może ona zna kolory? Zobaczymy. Nie jest żaba, to jest zwykła. Ale zajebista jest! Pomogę ją lakiem do pamięci. Nie! Krowa jest urocza, no, podoba mi się. Ze mną. Dobra. Zajebiście. No właśnie robimy nowy trend. Wymiana mikroboksem. Tak, to będą nowe bitcoiny. Stary. Ej, śmiejemy, teraz to hejtujemy. Z 10 lat to będzie chodziło po 5 tysięcy. Tak, totalnie. Nie, ale nie są złe, fajne są. Tej żabie się okulary ściągają, a ta krowa po prostu mruży oczy. Wolę swoją krowę. O. I jesteśmy wszyscy happy, zajebiście. Ej, tam ona jest rzeczywiście ładna. A twoja co ma krowa do naklejenia? To jest złoto. Ona, ej, ładna ma te kolorki. Ale spoko są. A co krowa? A, żaba. Też takie ma podobne. Slaj, mama! Zajebiście. Czemu będzie przykleić te naklejki? Dobra, akurat z tego ostatniego jestem zadowolona. Dobrze, że zrobiliśmy sobie machmią. Tak, jak oceniamy tetel? No nie jest to nasza liga. Nie. Wolałbym lalki. W sensie, ten rzut nie był zły. Nie, mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Przynajmniej nie trafiliśmy żadnych karteczek, ani nic. To jest plus. No, figurencje, fajnie. Ale... 7 na 10 to jest maksimum, taki maksimum. Nie, stary, ty tu szalejesz! No 5 na 10 to jest maks! Stary, ale nie, no to jest nadal generowanie śmieci po prostu. To my się męczymy, wiesz, szary człowiek, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, męczy się ze słomkami. Jak my tutaj robimy recykling przez 10 lat, nagle wchodzi taki Elon Musk i uznaje, wystrzelmy Teslę w kosmos! I nasze wszystkie starania poszły się właśnie strać. W ogóle stara, gdzie mam takie slajmy gwiazd? Ja już nie no nie wiem, ja nakleiłam mu na hełm. No to pewnie nakleję. Ej, na ucho je potem nakleję. Dobra, to będę... super, nice. Ty, to może kurczę nakleić na telefon, bo po prostu telefon, bo mam pewnie telefon. No, fajnie. No dobra, nie jest źle, ale 5 na 10 to jest wszystko. Najpierw to jest bardziej łaskawe niż moja opinia z tamtego roku, bo ja dam 2 na 10 chyba. A co ty dostałaś? Tego pingwina, ten statek i coś tam jeszcze. Świnkę chyba. A, świnkę, tak. I to było wszystko. A nie, akurat żaby i krowy jesteśmy zadowoleni, więc... Pozdrawiamy was serdecznie. Milka, ja dajcie współpracę. O właśnie tak, Milko! My 5 minut wcześniej. Milka śmieci. Teraz nie. Wcale nie. Współpraca. Kochamy Milkę, zawsze kochaliśmy, jesteśmy wierni tej marce, tak? Ha, kochamy Milkę. Nasze dzieci będą na imię Milka. Dokładnie. Dobra. Pa! Pa!